Cześć, a dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić sprężynę tylnego zawieszenia w Smarcie Fortu. U mnie jedna jest pęknięta, wymienię obie za obie na pobliskim szrocie. Zapłaciłem 30 zł z autka o przebiegu 70 tysięcy km, także myślę, że będzie to śmigało jeszcze troszkę. Do dzieła. Trzeba zacząć od tego, żeby podlewarować auto i zjąć koło. Dalszymi czynnościami do wykonania będzie wykręcenie tej śruby trzymającej amortyzator. Dzięki temu cały wahacz pójdzie nam w dół. Oczywiście auto podparte nie tu za wahacz, tak, tylko za karoserię na jakimś klocku czy innej podpóreczce. Oczywiście przed wykręceniem tej śruby warto ją spryskać jakimś preparatem penetrującym, co za chwilkę uczynię. Torx E14 i kręcimy. Jestem na takim etapie. Użyć należy dwóch ścisków. Tutaj włożyć jakąś breszkę, tak, nacisnąć w dół. Przyda się pomoc drugiej osoby. I dosyć dobrze ściśnięta sprężyna takimi ściągaczami da się spokojnie wyjąć. Warto też odkręcić sobie łącznik stabilizatora. Troszeczkę będzie łatwiejszy ten ruch. I po wyjęciu sprężynki ma to wyglądać w ten sposób. Wyciągamy całe górne mocowanie. Tam. Stara sprężynka. No i w moim przypadku ten pęknięty kawałeczek. Teraz wszystko czyszczę w odwrotnej kolejności. Składam. Tak naprawdę poparcie. Troszkę się trzeba tutaj nasiłować. Dosyć mocno ścisnąć tą sprężynę tymi ściskami, żeby ona wyszła. Ale takimi standardowymi za. Ściągaczami można to bez problemu wykonać. Da się. Pozdrawiam, do następnego.